Mów. No, przyjechałem i jestem w LA. Camp life. Gotowy na trening. Rano lecimy. Codziennie, nie? Czy ma niedziela wolna? Teraz to jest soboty, niedziela wolna. Bo... No, można właśnie 5 w tygodniu, tak? Dwa treningi dziennie. Bieg kondycyjny i bokserski. A teraz zaczynamy już posłuchać trenować 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty i tylko niedziela wolna. Także obóz się zaczął. Kiedy walka i z kim jeszcze tak naprawdę nie wiadomo. Albo wiadomo, a nie mogę jeszcze nic powiedzieć, także no, do przodu. No to w każdym razie intensywność tych przygotowań rośnie, a nie spada, więc należy mieć nadzieję, bo to doskonale wszyscy wiemy, że to z tym boksem różnie bywa, że to jest bliżej niż dalej do tej walki, nie? No na pewno tak, czyli dalej na pewno w tym roku wracam. No i co? Na razie zostaję w Los Angeles już do końca. Treningi tutaj, za tydzień już żona jakby wyjeżdża w Chicago, zostaję już sam i skupiam się już na treningach. Także wszystko dobrze, czuję się dobrze. Dojeżdża do mnie trener do przygotowania fizycznego. Także będziecie mieszkali razem, słyszałem. Będziemy mieszkali razem, on w pokoju, tam gdzie teraz mieszka mój syn. Także... Ale w większym łóżku. Tak, ten dom troszeczkę się przekształci w taki obóz. Taki już typowo obóz. Kwiaty znikną i na pewno będzie też fajnie, tak? Dojedzie pewnie też mój przyjaciel Irek, który też będzie jakby tutaj wspierał mnie, tak? I będziemy razem jakby razem do końca walki. No i co? Nie zdradzając daty, bo nie możemy, nie zdradzając rywala, bo też nie możemy, ale na święta będziesz w domu. Na święta już na pewno będę w domu. Wigilia w tym roku chyba u brata. Marka, daleko nie masz. Daleko nie mam przez płot. W tamtym roku była u mnie Wigilia, ja robiłem, ale w tym roku chyba Marek, także będę musiał wykazać, na czym jak on tam Wigilię zrobi. Taki pierwszy raport, ruszamy na trening, wszystko co dalej, takie chronologicznie, na razie w domu, na razie ruszamy na trening. W domu ogarniamy się i na trening. Dzień jak co dzień. Kalifornia, Chicago, Colorado, inne znaczenie. Robota. Ty na plaży w ogóle bywasz? Nie, byłem parę razy, wiesz, z małym, ale to też boi się bardziej. Filmy z Andrzejem i trening. Nie żartuj. Ten Mercedes w prawie to twój? Co? Ten to twój z tym napisem? Nie, nie. Zobaczyłem P. Merrill i mówię... Czego ci najbardziej brakuje, bracie, tutaj w Kalifornii? Tak to niczego nie brakuje, tylko wiesz, no, Chicago to jednak Chicago, nie? No tak. I domu. Domu mi brakuje też. Wszystkiego po prostu.